Szanowni, chciałem streścić nasze rozumowanie, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, mianowicie rozumowanie, które w jakiś sposób prowadzi do uzasadnienia prawa Archimedesa, wychodząc z zasady bezwładności Galileusza. No, to jest kolejny przykład tego, co próbuję wam pokazać, mianowicie, że, że nauka, Cała atrakcyjność, cała, cała radość z uprawiania nauki bierze się w dużym stopniu stąd, że można odkrywać pomosty pomiędzy różnymi, z pozoru, zupełnie odrębnymi dziedzinami, czy pojęciami, czy koncepcjami. No i tak mamy prawo Archimedesa, które mówi, że na ciało zanurzone w wodzie, czy w cieczy. Działa skierowana do góry siła wyporu, której wartość równa jest ciężarowi wody wypartej przez to ciało. No i zasada bezwładności Galileusza, która mówi, że na ciało w spoczynku działają siły, które się równoważą. Tak, jeśli ciało pozostaje w spoczynku, to nie jest pełne brzmienie zasady Galileusza, no ale wniosek jakby z niej to oznacza, że siły działające na nie muszą się równoważyć. No i to, co żeśmy zrobili, to ja przyniosłem taką wilgachmę. Taki wielgachny cylinder pomiarowy, cylinder miarowy, do którego nalałem wody wcześniej, i, i ta woda się odstała i ona była zupełnie spokojna. Tak? Ta woda w tym cylindrze nie ruszała się. I mamy takie doświadczenie, tak samo z wodą z ganku, albo wodą w wannie, albo wodą w jeziorze. Jeśli nie wieje wiatr, to woda jest idealnie spokojna. Tak? Nie, 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 nie rusza się. No więc, jeżeli sobie wyobrazić teraz, tutaj jakiś obszar. W, tej, w tym zbiorniku o jakimś dość dowolnym kształcie, obszar, który jest wypełniony wodą, no to można powiedzieć, że ta woda, w wodzie, która ją otacza, nie tonie. No i zaczyna się robić ciekawe, dlatego że no, sprawa powszechnego ciążenia wynika, że na tę wodę na pewno działa jej ciężar, działa w dół. Ale z pierwszej zasady, zasady bezładności Galileusza. Wynika, że gdyby to była jedyna siła, no to to ciało by, ta, ta, ta woda tutaj, ten obszar by tonął w wodzie, ruszał się, tak? Opadał na dno, a nic takiego nie, nie obserwujemy. Więc musi działać na niego siła skierowana do góry o dokładnie tej samej wartości, tylko jest o przeciwnym zwrocie, bo te dwie siły muszą się równoważyć. No i teraz jest pytanie, skąd ta siła się może brać? No, jedna odpowiedź mogłaby być taka, że to ze ścianek zbiornika, ale. Jest to mało prawdopodobne, dlatego że wiemy, że taki efekt, że woda w wodzie nie tonie, on jest obserwowany i w szklance, i w Misce, i w Wannie, i w Wielkiej Bali, i w jeziorze, i nawet pewnie w oceanie, gdzieś tam w miejscu, w którym do każdego brzegu i do dna jest po dobrych kilka set czy kilka tysięcy kilometrów. Więc to nie mogą być ścianki naczynia. Przepraszam, moja komórka zapiała. Nie mogą to być ścianki tego zbiornika, więc to musi pochodzić od wody, która znajduje się wokół. Tak? I teraz kluczowa sprawa polega na tym, że możemy sobie wyobrazić, że za pomocą jakichś magicznych czarów w to miejsce, w którym była ta woda, wstawiamy coś, na przykład z żelaza dokładnie o takim samym kształcie. No i teraz co się dzieje, tak? No, na pewno na to żelazo działa siła ciężkości, która jest większa. No, ale pytanie: czy te cząsteczki wody wokół, od których pochodziła siła, która działała na, na wodę w, w, tym, w, tym, w, tej, w tym obszarze przestrzeni, czy one zorientują się, że tu się coś zmieniło? No. Koncepcja jest taka, że trudno im będzie, dlatego że wiemy, że cząsteczki wody oddziałują tylko z najbliższymi sąsiadkami, więc i, i, i to chodzi o rozmiary w skali atomowej. Tak? W związku z tym no, cząsteczki wody już kilka, w odległości kilku rozmiarów, nie wiem, cząsteczki H2O od tego obszaru nie będą zdawały sobie sprawę, co tam jest w środku. No, a w takim razie jest im wszystko jedno, a skoro jest im wszystko jedno, to. Siła, siła, która działały na ten obszar wypełniony wodą, musi być równa sile, z jaką działają na ten sam obszar wypełniony na przykład żelazem. No i dochodzimy do interesującego wniosku. Dochodzimy do wniosku, że na to ciało żelazne, tym razem, zanurzone w wodzie, działa skierowana pionowo do góry, taka sama siła, jaka działała na Wodę, która wypełniała ten obszar. No a co to jest za siła? No ta siła równoważyła ciężar wody, więc jej wartość równa się ciężarowi wody wypełniającemu, wypełniającej ten obszar. A to jest dokładnie to samo, co ciężar wody wypartej przez to ciało, bo woda wyparta to jest woda, która musiała się usunąć, żeby w wodzie można umieścić było to ciało. Tak więc to jest właśnie dowoda, która wcześniej wypełniała ten obszar, a teraz musiała się usunąć, więc jest to dokładnie woda wyparta przez to ciało. No i w ten sposób doszliśmy, wnioskując, wychodząc z zasady bezwładności Galileusza i z obserwacji, tej bardzo ważnej obserwacji, że woda w wodzie nie tonie, doszliśmy do prawa Archimedesa. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba i że zrozumiecie, że to jest przykład takiego rozumowania, dla którego warto uczyć się fizyki i potem zostać fizykiem, żeby nad takimi związkami między różnymi pojęciami, niesamowitymi związkami rozmyślać sobie. Dziękuję bardzo.